środowiska, postanowiłem, że nagram jakiś filmik w końcu na mój kanał, na którym nic nie robię ostatnio, ponieważ nie ma czasu, a bardziej chęci nie ma. No ale to będzie filmik o moich kartridżach, które skompletowałem przez moje całe życie. Ze mną moja mama, Kinia i Patryk. No. Także więcej dowiecie się za chwilę. A więc całość wygląda tak. Zobaczcie sobie. Jest tego dosyć sporo. No, się powtarzam. Lecz za chwilę pokażę wam wszystkie dyskietki, które tutaj mam. No i jeśli łączy się z nimi jakaś historia, to wam opowiem dodatkowo o tym. Tak więc, no zaczynajmy. Tak więc tutaj mamy jakieś dyskietkę. Z nią chyba nie mam jakiejś głębszej historii. Chociaż tu jest taki Dr. Mario. On był właśnie coś tam na zasadzie fasolek, taka trochę tetrisowska gra. Kolejna sprawa, co tu mamy? Jakaś mieszanka gier. Tutaj widzimy takie standardowe. Kolejna dyskietka to jest... O, tutaj też jakaś, nie wiem, jakaś mieszanka gier. O, kolejna. Tutaj mamy super jakiś Stargate. To tutaj było, pamiętam, Mission Impossible, którego nigdy nie udało mi się ukończyć, ponieważ nie wiedziałem, o co w tym chodzi zbytnio. No i kolejna. Kolejna jakaś no-name-owskie, puste. Tutaj o, jakaś kolejna znowu. O, Adventure Island. Bardzo fajna gra, polecam się zapoznać, obejrzeć może jakieś let's play'e na YouTubie. Tu jest o, w ogóle jakaś pusta gra. Znaczy, cartridge pusty. Tu mamy cartridge, który dostałem do gry, pamiętam, mojej telewizyjnej Pegasusa naszego. No, tu kolejna jakaś mieszanka gier. Tutaj jakieś super Robocop 3, to nawet nie pamiętam, co tam się działo, czyś to grałem w ogóle. Tutaj jest kolejna jakaś mieszanka gier. O, jakiś Power Rangers. Kinga w co grała? Kinga mówi, w co grała. Co grałaś, Kinga? Moja ulubiona dyskietka. Tak? O, no, to już wiemy. Dobra. Tutaj, o, pamiętam, że tutaj były fajne gry. Znaczy pamiętam tą dyskietkę, że często ją używałem, ale co tam dokładnie było, to nie pamiętam. O, tak o. Tutaj mamy jakiś Kickmaster. No, czyli maska. Tak. Tutaj mamy Double Dragon, to była bardzo fajna gra. Nie, Kinga? Graliśmy w to, nie? Tak. Dostaliśmy tą dyskietkę od cioci, pamiętam. Cioci Kasi. No. No, cioci Kasi. Tu jakiś Super Gateway. Super, kurwa, co ja gadam. No, i tutaj dalej co mam jeszcze? Tutaj kolejna jakaś mieszanka, jakieś kontry, nie kontry, soniki. I soniki. Dobra. Kolejna to jest, no, Donkey Kong, to chyba wszyscy... Znaczy wszyscy, no większy zna, nie trzeba się zbytnio nie zapoznawać, tylko tłumaczyć, o co chodzi w tej grze. To jest klasyka. W sumie jak każdy cartridge tutaj. Tu jakiś high game też znowu. Kolejna jakaś mieszanka. O, no trochę tego jest. Tutaj nowo jakaś mieszanka. Tutaj też coś tam, jakieś dwie gry, nie wiem, nie pamiętam. Dużo nie pamiętam cartridge'u, bo jak mi się nie spodobały, to po prostu nie grałem. O, Mickey Mouse. Też bardzo fajna gra. Kinga, na czym był Tom i Jerry, pamiętasz? No, to jakiś Bomber King. To nie wiem, co to jest. To była sama dyskietka. O. To była tam tylko i wyłącznie Tom i Jerry. Tutaj mamy jakiś Ray-Ban trzeci, coś tam. Druga część jakaś. O, i to jest gra, w którą chyba najwięcej przegrałem, w soccer. Bardzo super gra. No, nawet taki realistyczna, można powiedzieć. Grałem w nią dużo z kumplem Sławkiem, dla dzieciaka. Przepraszam, mały... Tutaj małe problemy techniczne. Okej, okay, wracamy. Teeny Toon. To nie są takie Teeny Toon, co graliśmy Kinga. To nie są te, nie? Tamte były bez opakowania, ale też były bardzo fajne. No. To jakaś kolejna FIFA. Tutaj mamy Jamesa Bonda, ale to chyba nie był James Bond, o ile pamiętam. Oj, nie chcę osłości tutaj złapać. James Bond.
Dobra, może złapię. Nie chcę, nie chcę. Co za James Bond, widzicie? Utrudnia nam życie. No dobra. Wracamy do jasności, czy nie? Tu mamy 100 gier. O, dopało. Kolejny właśnie jakaś mieszanka gier. Tutaj kolejna mieszanka. No trochę do tego jest tych mieszanek, no. Jackie Chan, też bardzo fajna gra. Już taki jest taka z nowszych, ale starszych. Oczywiście wiemy, no na Pegasusa to już nie będzie nowsze. Tu w ogóle jakiś cardridge chyba z takiej klawiatury, jak się nie mylę. Wiecie, takie były Pegasusy a la klawiatury, tam się można było pisać i w ogóle. I rysowanki, takie rzeczy, to chyba było właśnie stąd. Tutaj kolejny to mamy Mario. Tak, to jest bardzo fajny Mario. Nie jak ten nasz Super Mario Bros. Tylko taki trochę inny. Taka bardziej na przygodówka. O, tutaj mamy jakąś składankę kolejną. No, jeszcze trochę tego mamy. Tu nowe jakieś milion gier w jednej dyskietce. No, tutaj co kolejne? Dream Master jakiś, też nie pamiętam tego, nie mam pojęcia wręcz. No coś tam z hydrantami, może jakiś strażacy. Kolejne, o, Double Dragon, to też była dobra gra. To była ta na zasadzie tamtego Double Dragona. No. Kolejna składanka. Kolejna. I składanek mamy tutaj. Tutaj, o, jeszcze jedna składanka. Tutaj Ninja Cat, to nie pamiętam, nie grałem w to. O, bo to są żółwie Ninja i Cat może osobno, o, coś takiego. O, Chip and Dale, no tego sobie chyba nie trzeba przedstawiać. Klasyczna gra. Nekinga? Grało się. No. Pół życia przegrała. KG. To nie jest... My graliśmy w inny KG, ale to jeszcze o nich opowiemy z Kingą chwilę. Dobra, co znowu składanka jakaś. Jeszcze trochę dysk mamy. O, jakiś Worldwide Publishing. To też jakieś właśnie Alatiny Tuny pewnie. Tiny Tun, no. Żeby nie łamać angielskiego. Kickmaster jakiś. Tutaj jest składanka. Tutaj mamy normalną, no z naszej kolejną składanki. Gier. Tutaj Tom i Jerry. Kinga, to będzie Tom i Jerry, nie? Ten nasz. No, powinien być, tak mi się wydaje. Okay, chyba tak, bo chyba, no. Też bardzo super gra. Polecam sobie ściągnąć jakiś emulator Toma i Jerry'ego. Ściągnąć i pograć. No, chyba, że macie dostęp do Pegasusa i możecie grać. Tu jakiś cartridge bez zawartości w środku. I to jest moja pierwsza dyskietka, którą miałem w życiu. I tu jest gry takie były jak Mario i Space Impact, właśnie jakieś legendy wtedy były jeszcze KG. Mama na Manhattanie kupiła. O, mama kupiła na jakimś Manhattanie u nas. No, ale no trzyma się, nie powiem, pewnie by do dzisiaj działała. No, z Kingą grało się, co? W legendy KG, takie nasze zwane. No, grało się. No. Także, jak widzicie, nie tylko ja grałem. Siostra też grała. Kolejna jakaś Bubble? Panie wiedzieć. Wojowniczy żółwie ninja. Dwójka. No, już końcówkę mamy tych gier. Disneyland. O, jakiś, też nie wiem co to była za dyskietka. Contra! Contra też trzeba, nie trzeba chyba przedstawiać zbytnio. Każdy gra w kontrę, nie? No. Nie mama! No to mamy jeszcze jakiś Mighty Final Fight. Też nie wiem co to za gra. Nie mam pojęcia. I ostatnie dwie dyskietki. Jakie są? To nowa jakaś składanka. I kolejna jakaś składanka, dwie gry. No. I pusto. Dzięki wielkie, że oglądaliście mój filmik. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę, może dać suba. No i...
Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa. Pożegnajcie się, mama. Siemka, na razie. O, jeszcze wam pokażę, no, jesteśmy na jakim wodospadzie naszym. Tu jest most. Pa. To jeszcze ja zapomniałem powiedzieć wam, że jeszcze mam ogólnie pełną dyskietę i takich samych, bez opakowań. No a jest tego jeszcze trochę, ale no nie wiem, gdzie się pogubiły. Musiałbym poszukać. No i to sobie tyle. Dzięki.